witam Was, kochane, bardzo serdecznie. Postanowiłam, jak widzicie, zmienić troszeczkę scenerię nagrywania filmiku. Widzę, że tutaj jakby troszeczkę wyraźnie wyglądam. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak, kochane. Tak, właśnie, bardzo przepraszam. Tutaj ściszam telefon. Wciąż przychodzą od Was wiadomości. Szkoda tylko, że na Facebooku. Bardzo by mi było miło, gdybyście pisały w komentarzach pod filmikami, ale do rzeczy. Dzisiaj, kochane, przychodzę do Was, nie wiem, czy Wy pamiętacie, mój pierwszy filmik, od jakiego zaczynałam, był to filmik zatytułowany Moje pierwsze starcie. Pokazywałam Wam tam takie magiczne pudełeczko, wyglądające tak. To jest oczywiście pokrywaczka, nie uniosłabym tego pudełka. I w tym pudełeczku znajdują się kosmetyki. Wszystkie kosmetyki, jakie zakupiłam, będąc na wakacjach w Polsce. Te zakupy poczyniałam w różnych drogeriach. Była to drogeria Rossmann, drogeria Natura. Troszeczkę zakupiłam w Hebe, w Douglasie. Tak, i w Ziai. Także chciałabym Wam to wszystko dzisiaj pokazać. Nie o każdej rzeczy coś Wam powiem, ponieważ jest tego masa, więc jeszcze wiadomo, że tego nie używałam. Część tylko z tego dopiero odpoczęłam. Także może zacznę od... Ja sobie pogrupowałam je tutaj zgodnie z firmą, tak? Czyli jeżeli robiłam zakupy w Ziai, wszystko pokażę Wam, co kupiłam z Ziai. Dalej będzie kolejna firma i tak dalej do samego końca. Zacznę może od Ziajki, ponieważ tam poczyniłam chyba największe zakupki. Tak jak Wam mówiłam, coraz bardziej przekonuję się do kosmetyków z Ziai. Są bardzo rozpowszechnione na wszystkich forach. Każde dziewczyny chwalą po prostu te kosmetyki, więc postanowiłam, że i ja, dlaczego mam nie spróbować. Co ja takiego zakupiłam? Już Wam pokażę. Zakupiłam w Ziai coś dla moich dzieciaczków. Sami sobie wybrali. Ja Wam tutaj powiem, są to maziajki, szampon plus płyn do mycia, lody ciasteczkowe, waniliowe, sprawdzone przez dzieci. Wygląda to tak. Co do cen, moje drogie, jeżeli będziecie zainteresowane którymkolwiek z kosmetyków, piszcie bardzo proszę w komentarzach pod filmikiem, wówczas ja wkleję Wam linki i ceny, ponieważ tego jest naprawdę masa i ja nie będę wszystkich pojedynczo Wam, bo nie wszystkimi pewnie też jesteście zainteresowane. Więc to, czym jesteście zainteresowane, pytajcie mnie pod filmikiem, wówczas ja wkleję Wam linki do tych kosmetyków. Więc taki oto szampon plus płyn do mycia. Bardzo, bardzo ładnie pachnący, tak jak jest napisane, lody ciasteczkowe, waniliowe. Dokładnie tak pachnie. Następnym kosmetykiem dla moich dzieciaczków również maziajki, szampon do włosów bąbelkowa cola, sprawdzone przez dzieci. I moje drogie, zapach, po prostu jakaś masakra. To jest 100% coli, tak, jeżeli mówimy o zapachu, wygląda to tak. Pojemności są naprawdę spore, to akurat ma 300 ml, ten poprzedni 400, także naprawdę dość dużo. Zobaczymy, czy będą wydajne, czy też nie, więc jak już zastosuję dzieciaczków, to Wam dam znać. Następną rzeczą jest takie oto z pompeczką Moringa z kokosem, satynowa higiena dłoni, kremowe mydło do rąk. Było tam kilka rodzajów, jeżeli chodzi o noty zapachowe. Ja wybrałam Moringa kokos, dlaczego? Dlatego, że uwielbiam po prostu kokos. I tylko z tego to mnie skusiło. I dokładnie pachnie kokos, ale przybijająca jest właśnie nuta tej moringi. Ja nie wiem, co to dokładnie jest, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. Także takie oto mydełko, pojemność 270 ml, to dość dużo. Ja sobie oczywiście chyba w coś przeleję, ale jeszcze nie jestem pewna. Dozowanie będzie fajne, bo jest pompeczka, także potem buteleczkę sobie na pewno do czegoś zostawię. Do czegoś mi się przyda. Wygląda tak. Polecam Wam serdecznie, jeżeli chodzi o zapachy, to naprawdę Ziajka to jest mistrzostwo świata dla mnie. Następną rzeczą jest z Ziai chłodząca mgiełka z mentolem oraz witaminą C do twarzy, ciała oraz włosów. Pachnie cytrusowo, cytrusowo-miętowo. Cytrusy, mięta, takie coś wyczuwam. Jest to oczywiście chłodząca mgiełka o świeżym zapachu drzewa łamaryndowego i zielonej pomarańczy. Przyjemny efekt orzeźwienia, bla bla bla. Także zobaczymy, jak się będzie spisywać. Następnym kosmetykiem jest liście zielonej oliwki. To jest ta seria, o której Wam mówiłam przy moim kremie. Oliwkowy peeling drobnoziarnisty, twarz, ciało i dłonie. Jak widzicie, możecie tu zauważyć, ja go użyłam z dwa razy. Jest naprawdę przyjemny, jest taki
nie jest gruboziarnisty, tak? Także nie rysuje nam kurcze twarzy. Nie wiem, po co było te kurcze. Wybaczcie mi. Pięknie pachnie, naprawdę te zapachy są genialne. Bardzo fajnie się go, bardzo fajnie nim się peelinguje twarz. Jak na razie nic nie zauważyłam, żeby coś mi się działo z cerą po peelingu tymże. Także zobaczymy, jak się będzie dalej spisywał, dam Wam również znać. Pojemność jego również nie jest mała, bo 200 ml. Kolejną rzeczą jest antyperspirant bloker do stóp przeciwpotny neutralizujący. Zbliża się zima, więc będziemy nosić zakryte obuwie, będziemy używać skarpetek jak najcieplejszych. Także zafundowałam sobie taki oto antyperspirant. Ja co roku, naprawdę w sumie to cały rok, lubię używać sobie jakieś kremy do stóp, maseczki na stopy, o czym też mogę Wam nagrać kolejny filmik. Lubię po prostu dbać o swoje stopy, tak? Przychodzi po zimie lato i uwierzcie mi, że jak są stopy zadbane, to aż miło się je eksponuje. Także taki oto antyperspirant. Pachnie, bo z tego co kojarzyłam, tak, bardzo miętowo, bardzo świeżo. Dalej. Następną rzeczą jest nic innego jak BB aktywny krem na niedoskonałości skóry normalnej, suchej oraz wrażliwej z SPF 15, średnia ochrona. Wygląda on tak. I tutaj muszę się zatrzymać, ponieważ użyłam go, jest to odcień naturalny. Nie wiem, czy to dlatego, że ja mam taką troszeczkę jeszcze ciemną karnację. Oczywiście ze względu nienaturalnego, tylko ze sztucznej opalinizny. Ale powiem Wam, czy on wyrównuje jakiekolwiek niedoskonałości? Nie podpisałabym się pod tym. Może daje tylko i wyłącznie, po prostu tak jak każdy krem BB zresztą, nadaje, wyrównuje kolory skóry i to jest wszystko. Nic mi nie pokrywa żadnych niedoskonałości. Także zobaczymy, jak się będzie spisywać dalej. Pojemność to 50 ml. Tak jak powiedziałam ceny, pytajcie mnie, co Was interesuje. Ja Wam wszystko podlinkuję pod filmikiem. Następną rzeczą jest masło kakaowe. Ja uwielbiam używać, uwielbiam balsamować usta, nie wiem, mam jakiegoś po prostu bzika w każdym miejscu, gdzie się znajduję, wszędzie, po prostu w całym mieszkaniu, uwierzcie mi, w całym mieszkaniu leży gdziekolwiek, jakikolwiek moje masełko, balsam, wazelina do ust, cokolwiek, za dużo tych cokolwiek. Masło kakaowe, czekoladowy balsam do ust z Ziai, prezentuje się tak. Nakładamy balsam bezpośrednio na usta, możemy potem aplikować sobie pomadeczkę. Jeszcze mam gdzieś jeden, właśnie gdzieś mam, dlatego używam słowa gdzieś, ponieważ gdzieś w którejś torebce pewnie się znajduje. Powiem Wam coś na temat konsystencji i zapachu. Konsystencja jest taka jaka jest, brązowiutka, pachnie czekoladowo, bardzo fajny taki tłusty, ale nie klejący. O Jezu, jak pachnie, oj. Czekolada, po prostu aż mi się napiła teraz czekolady gorącej. Bardzo fajny. I drugi, jaki posiadam, to jaki zakupiłam, to był bodajże pomarańczowy. Pewnie już jest też gdzieś na wykończeniu. Bardzo fajnie nawilżają usta. Polecam je, zwłaszcza teraz, gdy się zbliża okres zimowy. Polecam Wam serdecznie. Nie było drogie, bo chyba kosztowało coś około 5 zł. Ja Wam wszystko podlinkuję na dole, tak jak powiedziałam. I zostały mi już tylko dwie rzeczy, trzy rzeczy, przepraszam, z Ziai. Jedna mi się schowała. Następnie jest Ziaja oliwkowa maska do rąk oraz paznokci, naturalna odżywka skóry. Wygląda tak. Pojemność tej maseczki 75 ml. Tu od razu mogę Wam powiedzieć, cena jest napisana na pudełeczku, więc 9 zł kosztowała. Ja jeszcze nie używałam, nie otwierałam, jest jeszcze zalaminowane, także nie powiem Wam na temat zapachu, nie powiem Wam, jakie jest działanie. Jak zacznę stosować, uwierzcie mi, że Wam powiem, oczywiście, jeżeli będzie warte, tak? Liście zielonej oliwki znowu, po raz kolejny oliwkowa maska regenerująca z kwasem hialuronowym. Skóra normalna, sucha, wrażliwa, oliwkowa pielęgnacja twarzy oraz szyi. Taka oto maseczka. Ja nie pamiętam teraz naprawdę, czy ja ją zakupiłam w sklepie Ziaja, chyba nie. Ja ją raczej zakupiłam w Hebe lub w Rossmanie, ponieważ tam robiłam taki mały zapasik sobie maseczek. Także taka maseczka. Zobaczymy również, jak się będzie spisywać. Muszę uważać, bo tutaj mam świeczuszki, które mi umilają czas. Pokażę Wam przy okazji. Palę tutaj sobie taką piękną świeczuszkę. Już mi się prawie, że powoli kończy. Jest mniej niż połowa i to jest nic innego jak oczywiście Yankee Candle. Louis Party, cokolwiek to znaczy, piękny obrazek, piękny party, zapach taki bardzo tropikalny, także dalej, przechodzimy do rzeczy, bo troszeczkę odbiegłam.
Tak, i została mi ostatnia rzecz z Ziai, jest to oliwkowy dezodorant bez soli, glinu, liście zielonej oliwki. Również ta sama seria, cena jego też nie była duża, bo chyba 5 czy 6 zł, albo 4,50, jakoś tak, nie są drogie rzeczy te z Ziai, byłam naprawdę w szoku. 60 ml, pachnie jak zielona oliwka, świeżutko, fajnie, delikatnie. Tak, bardzo delikatnie, nie zostawia plam na ubraniach, ponieważ ja go już stosuję za jakieś 3 tygodnie, także nie zostawia żadnych plam. Pachnie naprawdę długo, nie musimy sobie poprawiać w ciągu dnia, jak się na przykład, nie wiem, gdzieś tam leciutko przepocimy. Także bardzo fajny antyperspirant. I tak, i to, kochane moje, były kosmetyki wszystkie już z Ziai. W sklepie Ziaja, ja Wam to wspominałam w którymś filmiku, jak mówiłam chyba o kremie, pani mnie strasznie zaskoczyła, ponieważ przy kasie za wszystko, w ogóle też całe moje zakupy ja zapłaciłam chyba 51 zł, także naprawdę bardzo, bardzo niedużo za taką ilość kosmetyków. I zobaczcie, zobaczcie po prostu, to była masakra. Ja myślałam, że to jest jakiś joke. Tak, ja dostałam oto przecudne maseczki. Próbki. Dostałam takie próbki, żeby nie było, dobrze, że mam dwie ręce, ponieważ, chociaż ja i tak nie wiem, czy ja to wszystko tu pomieszczę, tyle dostałam próbeczek. Są to oczywiście próbki niepowtarzające się, czyli, no właśnie, czyli ja już sobie tutaj to zminimalizuję i pokażę Wam tak. To są te próbeczki. Jedna to jest liście zielonej oliwki, ta seria z Ziai, skoncentrowany krem oliwkowy fotoochronny UVB plus UVA z średnią ochroną SPF 20. Prezentuje się tak. Na temat jego stosowania powiem Wam, jak zacznę. I kolejny to jest 30+, krem nawilżający z kwasem hialuronowym, cera normalna, sucha, równowaga, hydrolipidowa skóry. I teraz, moje kochane, mam do Was taką propozycję. Jeżeli byłybyście zainteresowane wypróbowaniem któregoś z tych dwóch tutaj kremików, piszcie mi w komentarzach pod spodem. Wówczas ustalimy i powysyłałabym Wam, jeżeli naprawdę chciałbyście spróbować, nie ma sensu pójść i kupować całego kosmetyku, gdy ja mogę się z przyjemnością z Wami tym podzielić. Także piszcie na dole, jak jesteście zainteresowane, w komentarzu pod filmikiem i powiedzcie mi na przykład, nie wiem, napiszcie mi nazwę, którym byłybyście zainteresowane, będziemy w kontakcie. Również możemy się kontaktować przez Facebooka, jak kto woli, lub na maila, lub po prostu w komentarzu. Także ja Wam będę mogła przesłać te próbeczki, wypróbujecie sobie i stwierdzicie, czy są warte tego zakupu, czy nie. Tak, i to było wszystko, jeżeli chodzi o Ziaję. Ja sobie tutaj tak zaglądam, mam 12 minut już gadania, standardowo, chociaż zawsze staram się mówić szybko, zwięźle i na temat, to zawsze gdzieś mi się coś wkręci, tak jak teraz. Zastanawiam się, czy podzielić ten filmik, czy nagrywać taki dłuższy. Ja myślę, że teraz przedzielimy ten filmik, ja go na tym etapie zakończę, ponieważ reszty rzeczy jest troszeczkę mniej i mniej może będę mówić, bardziej je pokazywać. Także zapraszam do kolejnej części tych zakupów kosmetycznych poczynionych w Polsce. Do zobaczenia, kochane, zaraz wracam.